Chyba zgodzisz się ze mną, że emocje i uczucia dają smak naszemu życiu. Motyle w brzuchu powodują, że świat jest jeszcze piękniejszy, satysfakcja z pracy powoduje, że jesteśmy w stanie działać na pełnych obrotach, a miłość do rodziny jest w stanie wykrzesać z nas to, co najlepsze. Jednak nie tylko te uskrzydlające nas emocje towarzyszą naszemu życiu. Najczęściej nie lubimy takich emocji jak smutek, złość czy lęk. Mamy poczucie, że nam zagrażają, wytrącają nas z równowagi, są kłopotliwe dla nas i dla innych. Działamy tak, aby ich nie odczuwać, nie pokazywać i jak najszybciej się ich pozbyć. Możemy też wpadać w szał, kłócić się z innymi, a potem żałować, że zrobiliśmy lub powiedzieliśmy coś, czego nie chcieliśmy. Jak sobie radzić w sytuacji, kiedy nie radzimy sobie z tymi nieprzyjemnymi emocjami? Wszedłeś w kałużę i co możesz zrobić? Zaprzeczenie nie ma sensu, bo masz mokre buty i stopy. Nieuzasadnione jest też udawanie, że czujesz radość z tego powodu. Dopiero gdy pogodzisz się z tym, co się stało, możesz zacząć działać. Dokładnie tak samo jest z odczuwaniem emocji. Jeśli odczuwasz jakieś negatywne emocje, nazwij to, co konkretnie czujesz. Powiedz sobie na przykład: czuję się oszukana, jestem bardzo zawiedziona, czuję rozżalenie lub jestem bardzo zazdrosny. Już samo nazwanie emocji, jaką odczuwamy, bardzo zmniejsza jej nasilenie, gdyż włączasz swoją logiczną część mózgu. Następnie zastanów się, dlaczego czujesz to, co czujesz. Dlaczego czujesz się zawiedziony na partnerze, który nie postąpił tak, jak chcesz? A czy wiedział, co od niego oczekujesz? Analiza swoich stanów emocjonalnych często może Ci również pokazać, z czym Ty sam sobie nie radzisz i co rzutujesz na innych. Na przykład, kiedy masz jakieś kompleksy, może Ci się wydawać, że partner ogląda się za innymi osobami, przez co jesteś zazdrosny. Jeśli frustruje Cię to, że czas przepływa Ci przez palce, możesz wkurzać się, widząc bardzo zorganizowane osoby. Taka analiza pozwoli Ci zmienić siebie, a nie innych. Kiedy opanowuje nas złość lub totalna euforia, nie działamy racjonalnie. Kiedy jesteś zdenerwowany z czyjegoś powodu i chcesz tą złość wyładować na tej osobie, odczekaj 10 minut. Możesz nawet nastawić sobie stoper. Do tego czasu bardzo często Twoje silne emocje ustąpią, a Ty może zauważysz, że to, co chwilę temu wyprowadziło Cię z równowagi, jest zupełnie błahe, albo to Ty źle oceniłeś tą osobę. A co robić podczas tej 10-minutowej przerwy? Po pierwsze, zadawaj sobie pytanie, czy to, co czuję, jest oparte na faktach. Poza tym, wyjdź na spacer, weź prysznic, posłuchaj ulubionej muzyki lub wykonaj jakiś wysiłek fizyczny i ochłoń. Jeśli jednak okaże się, że Twoja złość nie przeszła, pójdź do tej osoby i zapytaj, jak ona ocenia daną sytuację. Na przykład, jeśli Twój współpracownik, mąż czy sąsiad obiecał Ci, że do wczoraj coś dla Ciebie zrobi, a tak się nie stało, to zamiast od razu go oceniać, zapytaj, jak ta osoba ocenia tą sytuację. Może się okazać, że ta osoba miała jakieś problemy, nie wiedziała, na kiedy ma to wykonać, zupełnie o tym zapomniała lub nie ceni sobie punktualności tak jak Ty. Jeśli tak się dzieje, udziel jej konstruktywnej informacji zwrotnej. Jeśli nieprzyjemne emocje nie pozwalają Ci się skupić lub zapanować nad sobą, możesz również spróbować techniki myślenia w języku obcym. Po prostu mów do siebie to, co czujesz, tylko na przykład po mongolsku, a nie po polsku. Zobaczysz, że przełączenie Twoich myśli na inny język spowoduje, że zaczniesz się uspokajać i logicznie myśleć. Często zdarza się, że Twoja reakcja emocjonalna, której wyuczyłeś się kiedyś, jest obecnie zupełnie nieadekwatna i niezrozumiała dla innych, a nawet dla Ciebie. Przykładowo Marta, która jako dziecko była karana przez rodziców za to, że okazywała jakiekolwiek niezadowolenie, nauczyła się, że nie ma do tego prawa. W dorosłym życiu reaguje lękiem na każdą sytuację konfrontacji, wycofuje się z rozmowy i ulega innym, mimo że tego nie chce. Jest przez to sfrustrowana i czuje się oszukana. To, co możesz zrobić, to nauczyć się osłabiać siłę swoich wyuczonych emocji i panować nad swoimi reakcjami, gdy pojawiają się automatycznie. Najskuteczniejszą metodą jest obserwowanie siebie w relacjach z innymi i odkrywanie źródeł problemu z panowaniem nad sobą. Już sama świadomość tego, co wywołuje u Ciebie automatyczne reakcje emocjonalne, może osłabić ich wpływ. Jeśli uda Ci się dodatkowo odkryć sytuacje z dzieciństwa czy młodości, w których wyuczyłeś się tych automatycznych reakcji, łatwiej będzie Ci je zrozumieć. Przeanalizuj każdą sytuację, w której zachowałeś się nie tak, jakbyś chciał. Z czasem może uda Ci się zauważyć zawczasu, że wchodzisz w wyuczony schemat. Łatwiej będzie Ci wtedy zatrzymać się i świadomie zdecydować, jak zachować się inaczej. Wykorzystuj również swoje ciało do zmiany emocji. Jeśli jesteś zdenerwowany lub smutny, wyprostuj się, podnieś głowę, mów głośniej i patrz do góry. Baw się swoim głosem, zmieniając intonację i oddychaj głęboko, a zobaczysz, że Twój mózg zacznie inaczej odczytywać emocje, których doświadczasz. To oczywiście tylko garść sposobów na to, jak możesz radzić sobie z tymi mniej przyjemnymi
emocjami, takimi jak na przykład zdenerwowanie. Bardzo ciekawi mnie, jakie sposoby Ty wybierasz albo z tego nagrania, albo jakie stosujesz na co dzień. Koniecznie daj mi o tym znać w komentarzu. Jeśli potrzebujesz więcej ćwiczeń na temat tego, jak radzić sobie m.in. ze stresem czy z lękiem, koniecznie zajrzyj na moją stronę internetową dorotafilipiuk.pl i tam w zakładce bezpłatne materiały znajdziesz dodatkowe ćwiczenia, które na pewno bardzo ułatwią Ci życie. Zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału, gdyż już w następnym odcinku zabieram Cię na zakupy. Zobaczymy sobie, jakie sztuczki sprzedawcy stosują na nas, a tak naprawdę na naszym mózgu, abyśmy wyszli ze sklepu z pełnym koszykiem. Do zobaczenia wkrótce.